Teraz będziemy rozmawiać o sprawach związanych z duchowieństwem, właśnie z postacią, która w ostatnim czasie niezbyt dobrze okryła się chwałą i ten spektakl niestety chyba dalej trwa. Przy telefonie jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta, duchowny także ormiański. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Proszę księdza, proszę nam powiedzieć, co to się dzieje z emerytowanym arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głudziem, który, jak wiemy, został przez Watykan odsunięty od pełnienia funkcji w diecezji gdańskiej, a tutaj pojawia się informacja, że został wybrany na sołtysa Pisku w części rodzinnej wsi Bobrówka na Podlasiu i będzie piastował właśnie funkcję sołtysa. Trzeba zacząć od tego, że jest to sprzeczne z prawem kanonicznym, dlatego że o ile przed wojną były przypadki, iż duchowni, także biskupi byli posłami, senatorami, burmistrzami i radnymi, tak po Soborze Watykańskim II według wszystkich nowelizacji, zwłaszcza nowelizacji w prawie kanonicznym, której dokonał papież Jan Paweł II, nie można łączyć funkcji duchownych z funkcjami społecznymi i politycznymi. Dotyczy to także księży i biskupów emerytowanych. Dlatego arcybiskup, który skądinąd posiada doktorat z prawa kanonicznego, nie tylko, że świadomie łamie te przepisy, ale równocześnie stara się pokazać, że on jest ponad prawem. Myślę, że to jest problem osobowościowy księdza arcybiskupa, który od zawsze, odkąd przynajmniej go poznałem, bardzo akcentuje swoją osobę, to jego ego, mówiąc najdelikatniej, jest bardzo wybujałe. Niemniej jednak tu muszą interweniować władze kościelne, szczególnie chodzi. Czyli jaka powinna być teraz właśnie procedura, proszę księdza, w takiej sytuacji? Nuncjatura papieska w Warszawie powinna zgodnie z prawem kanonicznym stwierdzić, że nie można tych funkcji łączyć. Powinno być oczywiście upomnienie wobec arcybiskupa, ale także podanie do wiadomości publicznej, że to jest niemożliwe. Tak jak było w wielu innych wypadkach. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Ksiądz arcybiskup jest jeszcze generałem dywizji. Ja myślę, że może powiem to mocno, on trochę ośmiesza i instytucje kościelne, i wojskowe, i myślę, w jakiś sposób też niszczy swój autorytet dorobek. Kościoła też? Też autorytet, oczywiście. Przecież dzisiaj w prasie, w mediach, w internecie, zamiast zajmować się naprawdę poważnymi sprawami, wszędzie jest ten temat, trochę temat sezonu ogórkowego, że arcybiskup tak bardzo kontrowersyjny, tu trzeba dodać, na dodatek ukarany przez Watykan za tuszowanie pedofilii, nagle jest sołtysem. I po co to wszystko? Poza zaspokojeniem własnego ego nie ma z tego żadnego pożytku dla nikogo. I myślę, że ksiądz arcybiskup, ja rozumiem, są upały, może tam się nudzi w tej swojej pustelni, w cudzysłowie pustelni, czyli swojej wspaniałej rezydencji. Ale to taka pustelnia nie jest, proszę księdza. Wiele hektarów, wiele milionów warta, piękna rezydencja. Ja myślę, będzie czas. Żniw lubi jeździć na kombajnie, więc niech się zajmie żniwami. Rozumiem. Czekamy w takim razie na stanowisko nuncjatury, o której ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, nasz gość, opowiada, ale powiedział ksiądz o pedofilii, bo to w związku z tym też biskup Sławoj Leszek Głódź został tak, a nie inaczej ukarany przez Stolicę Apostolską, ale z drugiej strony mamy dziwne trochę i trochę niezrozumiałe zachowanie polskiego episkopatu, proszę księdza, bo pojawiła się ta informacja, że polski episkopat nie przekaże Komisji do Spraw Pedofilii akt procesów karnych, że mają tutaj zastrzeżenia, jeżeli chodzi o wykorzystywanie seksualne dzieci, że pełnych tych akt raczej nie powinno się dawać, ponieważ mogą one naruszać prywatność tychże osób. Dlaczego tutaj nie ma jednej wspólnej linii i jednego
żadnego wspólnego stanowiska. To też budzi niepotrzebne napięcie i niepotrzebne niepewności. Nawiązując do tej atmosfery z powodu mistrzostw, można powiedzieć, że to są ustawicznie samobójcze bramki, które strzela sobie episkopat. I moim zdaniem tutaj chyba już jest jasne dla przynajmniej władz watykańskich, do których to oczywiście trafi, że tutaj nie można już mieć wielkiego zaufania. Ja nie rozumiem tych samobójczych ruchów i myślę, że w przeciwieństwie do bardzo wielu episkopatów Europy, na przykład Francji czy Szwajcarii, gdzie jednak ten proces oczyszczania kościoła jest bardzo zaawansowany ze strony przede wszystkim samego episkopatu, tak w Polsce no niestety poza tymi samobójczymi bramkami nie mamy nic. I co więcej, jest przekonanie, że Kościół ma bardzo wiele do ukrycia. To tym bardziej zachęci różnych dziennikarzy. No bo tak, jak ksiądz mówi, przewodniczący komisji Błażej Kmieciak na konferencji prasowej mówi wyraźnie. Jako komisja wystąpiliśmy w lutym oraz marcu do wszystkich polskich diecezji, do wszystkich biskupów, ordynariuszy z wnioskiem o przekazanie takich stosownych dokumentów, ale nie dostaliśmy nic. W związku z tym po kilku miesiącach oczekiwania, mając świadomość, że nie otrzymują żadnych dokumentów, musieli się zwrócić z tym do Watykanu, do Kongregacji Nauki i Wiary. Czy polski episkopat też ustami i oczami prymasa Polski Wojciecha Polaka nie widzi tego, co sam sobie robi, jak ksiądz to nazwał, samobójami tymi ciągłymi? No ja już nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego władze episkopatu tak postępują. 2 lata temu wyrażałem taką nadzieję, że jak były wybory, że wybierze prawda, się że jest nowych szansa ludzi na to, prawda, żeby no oczyścić. Tak, ale to trzeba pytać tych ludzi, na jakim świecie oni żyją, bo widać, że są oderwani od rzeczywistości. Przykro mi to mówić, bo jednym z członków władz episkopatu już jest mój ordynariusz, arcybiskup Marek Jędraszewski, z którym prawica wiązała tak ogromne nadzieje, ale widać, że w tej sprawie on po prostu nie jest w stanie przeskoczyć pewnych barier. Co więcej, właśnie przez takie działania zraża ogromną ilość ludzi, nieważne czy wierzących, czy niewierzących, ale dla których Kościół jest wartością, jako społeczeństwo, jako taki przekaźnik wielu pozytywnych wartości. No więc jeżeli Kościół nie chce oczyścić się, a równocześnie poucza zambony, mówiąc tak kolokwialnie, że wy macie katolicy, czy w ogóle obywatele tak czy inaczej postępować, a równocześnie sam tego nie wykonuje, albo blokuje, albo szuka kruczków prawnych, no to jest kompromitacja. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja do tej pory na ten temat nie mówiłem, bo jestem też związany pewną poufnością. Otóż niedawno byłem przesłuchiwany przez Komisję Watykańską, złożoną z cudzoziemców, która przyjechała specjalnie do Polski, aby sprawdzić sprawę jednego z biskupów. No nie chcę wymieniać, o którego biskupa chodzi. Ale tak rozumiem, tak, że diecezja księdza małopolska. Nie, tak? Nie, to jest sprawa ogólnopolska. I to jest sprawa ogólnopolska. Rozumiem. Ja swego czasu na ten temat pisałem. I teraz się okazuje co? I moje zdziwienie było pierwsze, że ta komisja działa poza strukturami Kościoła polskiego. Niezależnie zupełnie, tak? Niezależnie, tak? I ci cudzoziemcy, oczywiście to wszystko było pięknie tłumaczone z polskiego na włoski, ja podpisywałem dokument po polsku, on od razu był tłumaczony na włosku i tak dalej. Po pierwsze, była świetnie przygotowana. Co więcej, skarg, które na tego biskupa wpłynęły, było sporo, więc pytania były bardzo szczegółowe i bardzo, mogę powiedzieć, nawet dotyczyły takich spraw, o których ja nie wiedziałem. Ale jest jedno, to już jest działanie obok episkopatu, czyli widać wyraźnie, że Watykan, chcąc sprawdzić, co się tak naprawdę tam dzieje, to rozmawia z księżmi, z ludźmi świeckimi, nie na terenie kurii danej diecezji, nie na terenie struktur, w obrębie struktur kościelnych, tylko rozmawia w inny sposób. No to już było dla mnie duże zaskoczenie, do jakiego stopnia
jest nie rozdźwięk, ma zaufania prawda? Do władz kościelnych mhm. Polski, tak? Więc jeżeli Kościół, teraz księża biskupi pojadą na ad limina, to przypuszczam, że taka komisja, może nie tylko w sprawie jednej decyzji, może jest kilka takich komisji, nie wiem, nie mam takiej wiedzy. Oni przedstawią, wy nam tutaj mówicie, że jest tak pięknie, wspaniale, Jan Paweł II, powstają pomniki, tłumy ludzi w kościołach i tak dalej, a tu nagle się okaże, że takie komisje przedstawią tą prawdę prawdziwą. Rozumiem, że ta komisja, o której mówimy, owiana przez księdza tajemnicą, robi dochodzenie, robi raport, który mamy niedługo poznać, tak? Jak to ma wyglądać? Ja nie wiem, czy my poznamy, ma poznać papież Franciszek, bo ta komisja jest umocowana przez papieża Franciszka, co zresztą było powiedziane na samym wstępie. Bardzo wysokiej rangi, bo to są duchowni. Ale no naprawdę. Niech ksiądz nam powie, chociaż jaki no nie, region no Polski, że ogólnopolska nie. Sprawa, ale diecezja. Nie, no sprawa dotyczy jednego z księży biskupów, wobec którego pojawiło się szereg zastrzeżeń, ale przypuszczam, że jeżeli wydawano decyzję w sprawie już innych biskupów, o których już można powiedzieć, nieżyjącego kardynała Gulbinowicza, czy właśnie wspomnianego Sławoja Leszka Głodzia, to faktycznie, tak sobie to w tej chwili uzmysłałem, to jednak struktury kościelne watykańskie to sprawdzały. Czyli to nie jest tak, że biskup z Polski pisze do Watykanu, jest wesoło, jest wspaniale, wszystko gra. Nie, więc już został stracone moim zdaniem zaufanie. A niestety w tych sprawach widać, że to co wychodzi z Polski drogą służbową, często ma się nijak do tego, co faktycznie się dzieje w pewnych strukturach. Więc jeżeli takie komisje już działają, to znaczy, że jednak papież Franciszek do ad limina będzie bardzo dobrze przygotowany i nie będzie to tylko spotkanie przy kawie. No to ja jeszcze się dopytam, jak widzę, że ksiądz broni tajemnicy, to zapytam się tylko tak, czy to jest biskup, który sprawuje swój urząd, czy to jest biskup emerytowany? Też nie odpowiem pani na to, natomiast mogę powiedzieć tyle, że sprawa przez Watykan jest sprawdzana bardzo dokładnie. To znaczy sprawa przez nich jest uznana nie tylko za sprawę wewnątrz Polską. Ja się mogę tylko domyślać, o kogo chodzi i nasi słuchacze też mogą się domyślać, o kogo chodzi. Ksiądz, nasz gość, ksiądz Isakowicz-Zaleski, to jest Małopolska. Powiedział ksiądz o świętym Janie Pawle II. No więc może jakieś tam domysły mogą się w naszych głowach pojawiać. Bardzo... Ja tego nie powiedziałem. Ale ja też nic nie powiedziałam. Ja też nic nie powiedziałam. To nie polega na taniej sensacji. I oczywiście, tylko rozumiem. Ja chciałem naświetlić do sprawy wypowiedzi pana przewodniczącego. I o tym niestety trzeba też głośno mówić, o tym, żeby jednak spójność i jednolitość w wyjaśnianiu tych ciężkich i bardzo trudnych spraw dla Kościoła była widoczna. Bardzo dziękuję za ten głos. Chyba, że jeszcze ksiądz chce powiedzieć krótki komentarz odnośnie tych zmian w prawie we Włoszech, jeżeli chodzi o homofobię, bo tam Watykan domaga się zmian w prawie. Czy ksiądz to śledził, czy nie bardzo? Tak, no nie za bardzo, ale chcę powiedzieć jedno, że Kościół w pewnych momentach musi powiedzieć swoje non possumus, używając tych słów Wyszyńskiego. Czy to będą sprawy społeczne, czy polityczne, czy właśnie homolobby i tak dalej. Ale Kościół, żeby móc powiedzieć to non possumus i żeby rzeczywiście świat polityki posłuchał, to najpierw musi oczyścić swoje szeregi. Więc papież Franciszek jednak konsekwentnie czyści te sprawy i ma moralny przekaz wyraźny, że może to powiedzieć. Natomiast w Polsce dzisiaj, gdyby episkopat próbował takie rzeczy, on to powiedział, no to uporządkujcie swoją własną stajnię Augiasza. I do tego się to sprowadza. Bardzo dziękuję za ten głos. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta, duchowny ormiański.